Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w Tomb Raider. I cóż, kolejne przygody, wybaczcie moi drodzy, oczywiście za poprzedni odcineczek był troszeczkę króciutki, ale no powiem wam, że tutaj w tym poprzednim odcinku troszeczkę miałem problemów z przejściem, no, oczywiście do tego człowieka, co nie, kurczę, bo powiem wam, że on ciężki nawet był. Dobra, żebyśmy nic tu nie przegapili, czekajcie, zaraz weźmiemy tutaj, zobaczymy, czy tu wszystko jest już chyba wzięte, mi się tak wydaje. Czekajcie, a tu w tej torbie to coś jest? Chyba nie ma. No dobra, dobra, to lecimy sobie na dół, co nie? Dobra, powolutku trzeba iść. O Jezu. O Boże, co tu się dzieje? A, zaraz, mogę użyć tego łuku. Tylko jak? Dobra, już mam. Aha. Dajcie mi pomyśleć, jak mam tam przejść, Holender. No dobra, jak mam skoczyć, tak jest. Świetnie. Dam radę. O Jezu. Czekajcie, na chwilę tutaj wyłączę ten mikrofonik. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Okej, okay, wróciłem. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Nie ma nic. Tam coś widzę, tylko nie wiem, co to jest w ogóle. A, dobra. Okej. Dobra, gdzie jest ten jeleń? Ty suko ty. Ty ale oberwo kurde, sukin syn. To nieźle powiem. Ty cholero pieru. Co za kutas. Kutasie ty. Jest. Świetnie. Wybacz. Wybacz, kochanie, wybacz. Zdać.
Co ty będziesz tu robić? Ej, ej, co ty to? Halo, panie. Lara, co ty to robisz? Halo, nieładnie tak. Kacie, bo tu kurde mam. Dobra. Ej, ale się chociaż nawpierdzielasz. Jedzonkę. Dobra, z powrotem do obozu. Ej. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Dobra. W tym menu PD zdobyte podczas gry możesz zacząć na opanowanie nowych umiejętności. Fajnie. Dobra, ale... Czekajcie. Co by to sobie wziąć? Bystry wzrok umożliwia dostrzegania trudnych do znalezienia źródeł pożywienia. Sztuka przetrwania. Czekajcie, może to by było ciekawe, kurczę. Zdobyć dodatkowe PD dzięki oprawianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z żywnością, właśnie. Ale, a nie, wróć, to nie, to przeszukaj gruntowne skrzynie, gdzie to było, kurde. Tutaj może umiejętne uprawianie ciał zwierząt. Nie, to nie, to mnie to nie ciekawi. Aha, dobra. Dobra, to trzeba tych czterech tylko, tak? Tu jest hucznictwo, to mnie na razie nie ciekawi. Kolekcjoner kości, czyli surowce ze zwierząt, kurczę, tutaj znaleźć więcej surowców. Dobra, sobie to weźmiemy, powiem wam szczerze. Nie, w sumie nie, mnie to nie ciekawi. Dobra, weźmiemy sobie to, sztuka przetrwania. Ale w sumie, kurde, no nie wiem. Dobra, weźmiemy to, zobaczymy co będzie dalej przecież, co nie? Okej, okay. Nowa umiejętność, fajnie, czekajcie, jak są wyjść teraz, halo. O co tu chodzi, halo? Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Nie wyłączaj radia. Okej. Okay. Dobra, idź naprzód. Ej, a jeść nie będziesz chciała? Halo, panie. Od czego zacząć? Okej. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Czyli tutaj patrzcie. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, co? Być może ktoś kiedyś to znajdzie. Właśnie, dopiero to... to jest łowy. To tak powiem wam. Średnio mnie interesuje w sumie. Tutaj najpierw sobie to, ten, w sumie odzyskamy.
Znaczy, wyborze, nauczymy się tego, co nie opanujemy te wszystkie zdolności. No spokojnie, moi drodzy. No spokojnie, bo tu tak powiem wam, poziom drugi wymaga, kurczę, poziom nawet trzeci, lol. Dobra, lecimy powolutku. Powolutku lecimy. Dobra, co my tu będziemy mieli teraz? Tutaj musimy iść. Halo? Jest tam ktoś? Tak. Chyba da się tędy przejść. Cholera. Nieciekawie, powiem wam. Czekajcie, sobie jeszcze muszę muzykę, kurde, przyciszyć. Czekajcie chwilę. Głośność muzyki, tak, pyk, pyk, pyk. Dobra, tak może być. Dobra. Co to za symbole? Jakim ona cudem... Co ja wyprawiam? Jakim cudem i pokoja nie zgasła? Lol. Dziwne. O Boże. Przecież to szaleństwo. Co my tu mamy? Halo. Ta tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Wow, zbadaj. Uihi, jak to fajnie wygląda. XD. Dobra, zbadaj... Maski Nołu na ziono. Maska Hania. Nie wiem, jak to się czyta. Dobra. Czekajcie, co my tu mamy? Odkrytych... Ta tradycyjna maska Nołu. Dobra, to już wiemy. Okej. Dobra, czy coś mamy tu jeszcze? No, czekajcie. No one let's see this. No. Oh, nie. Muszę czymś to podważyć. Aha. Muszę czymś to podważyć. No dobra, ale tu chyba przejścia nie będzie. Ten trzeba będzie przejść, a to wygląda. O Jezu, serio? Czekam. Zdobyto nowy sprzęt. Wow. Dobra, świetnie. Bardzo fajnie, świetnie. Czekajcie, czy coś tu mamy jeszcze ciekawego, czy to wszystko już? Chyba wszystko. Dobra, lecimy z tym. Wychodzimy z tego miejsca. Dziwne miejsce, bardzo dziwne. O Jezu, bardzo. Dobra. Tu chyba nic nie mamy ciekawego w sumie. To dobrze. Dobra, mamy. Nie wiedziałem, gdzie tu przejść, ale dobra, mamy już tę drabinę. Sam? Na południowym zachodzie będą musieli iść ścieżką. Czeka ich trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze.
Udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór aż po morze. Sam? Matias? Sam! Co jest? Sam! Szlak. Kurde no, ja pierdzielę, co? XD, Jezu. Boże, jakie to głupie teraz będzie, lol. Czekajcie. Świetnie. Wszystkie? Oho! Wow. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki.
Ty zaczekaj tutaj. A ja... Ja sprawdzę drogę. Okej. Nie tak źle. Dobra, a nie mamy punktów umiejętności, to po co mnie to? Dobra. Laro! Tutaj! Znalazłem coś! No nie drzwi się! Mi się to nie podoba. Idź pod górę! No nie drzwi się! Dziwa mać! Możesz się nie drzeć. Ja pierdzielę, co za typ. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Świetnie. Kurde, no nie. Wypieprzaj tak głupie. Wypieprzaj tak głupie wilki, cholera jasna. Wypieprzaj tak. Fascynujące. Tak. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonanie dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Okej. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymałszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Dobra. Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? No chodź tu, że suko ty. A idź pan, a idź, fu na ciebie. Zadziała, potrzebuję tylko trochę więcej. Ej, a co? Tylko rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca. Oj, przepraszam, moi drodzy. Ciekawe. Aj, się. Dobra, czyżby... Oj. Ej, kurde, Lara, co ty to robisz? Halo, panie. Czekajcie. O, mamy kolejną... Myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to 10-krotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć. Nie straciłem swojego zmysłu. Po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę? To moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie. Moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. Przeglądarka dokumentu. Widzicie? 1/7 oficerowie Endurance znaleziono. Whitman. Nie zostawia mnie list do notatnika Whitmana, ależ to wyrachowany drań. Mogę kiedyś podziwiać. Wiecie, bo to chyba mi się wydaje, powinienem grać, wiecie co, od początku, od samych początkowych części, czyli od starej do nowej, co nie, bo tak to poznajemy różnych, jak się w ogóle bierze mapę, aha, okej, już wiem, dobra, czyli tu coś mam. Tu coś mamy, relikt. O proszę. Ej, powiem wam, że to jest nawet
fajne. Czyli muszę iść, czekajcie, jak mam iść tędy. To jest bardzo fajne. Kurczę, powiem wam, że nigdy tak daleko nie zaszedłem w tej grze. Ty chuju ty! Wypieprzaj! Chodź tu! Chuju ty! Za przeproszeniem mówiąc. Ty chusteczko, ty pierę. Ja nawet nie wiedziałem, by tu wilki są cholerne, pierne, zielone. Frajerzy jedne. Czekajcie, gdzie ja idę w ogóle? Kurde, nie tędy, ej. Ale dobra, czekajcie, zobaczymy, może tu coś jeszcze ciekawego. No nie, tu nic nie będzie ciekawego. Nie, w sumie nie chcę tego. Na tej wyspie dzieje się coś tak, bardzo kurde, interesującego. Bardzo interesującego, nie wiem, więcej... Nie nazwałabym to interesującym. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Tak, tylko wilki mnie zjedzą, cholerne, kurde, kutasy. Wpiruny. Lol. Jezu! Wystraszyłeś mnie, ty chud. Jak mam tym przejść, żeby te wilki mnie... Kurde. Ty chuju! Pierdolony. W pizdu. Ty suko. Świetnie. Ty chuju! Pierdolaj. Gdzie ten chuj się pojawił? Pierdalaj stąd. Pierdalaj. I pier. Chuju ty, gdzie jesteś? Spizgany. Kurw. Prawie, kurde, jeszcze brakuje mi. Właśnie. To jest bardzo dobry pomysł. No chuju ty! Pierdolony. Co ty odpierdalasz? Wypierdolaj! Ty chuju! No ja pierdolę! Kurwiasz mnie, gościu, typie ty! Kurwiasz mnie, typie ty! Kurwa, dostałeś, dziadzie ty! Kurwa, spizgany! Kurde, jak mnie te wilki wnerwiają powoli, powiem wam. Świetnie! Fajnie, doświadczenia dostaję trochę, fajnie! Dobra, czekajcie, jakby to załatwić, to kurczę. Jakby to cholera przejść, żeby było... żeby mnie nie zobaczyli te wilki, kurde, pierdzielone skubańce. Bo tu będą, kurde. Bo tu są te skubańce. Ich jest tu multum. Wypierdalaj! Co za typ? Sorry, sorry, wybaczcie za te moje przekleństwa, ale mnie wnerwia już ten typ! Chodź tu! Co za typy, pierdolone! Co, boicie się? Sukinsyny. Co za sukinsyny, no ja pierdzielę. Ja nie wiem, jak z takimi żyć. Cholera jasna. Ale się boję, kurwa. Ja pikole, czekajcie, jakby to przejść, kurde. Powiem, że ciężko jest. Czekajcie, obozy 3x3, dokumenty 1x5. Relikty, znaczy nie, skrzynki, mapy skarbów, obca duchów. Aha. Właśnie, o to mi chodzi. Czekajcie, trzeba ich zaatakować, kurde, sukinsynów.
jednych. Bez kitu. Sukin syny. O, czekajcie. Kiedy mi... Stój! No ja pier... Stój! Czekajcie, bo ja niepotrzebnie... Cholera. Niepotrzebnie włączyłem Overwolfa, cholera. Tu i tak nie słychać. Cholero ty! Ty chuju pierdolony! Pierdolony! Kurwa! Ja pier... Skur... Syn... Pierdolony... Kurde, no... Kurza już mnie powoli, to... Dobra. Czekajcie. Czekajcie. Dobra, fajnie. Czekajcie, gdzie jest? Gdzieś tu widziałam, cholera, czekajcie. A, 20 na 50, dobra. O kurde, jak to przejść tych sukinsynów? Pierdzielonych. Bo mnie już nerwiają powoli. Kurde. Świetnie. Wypierdolaj. Kurwa. Jak mnie wkurwa już ten typ. Bole. Kurwa, wypierdalaj mnie stąd. Kurwa, za dużo ich. No ja pierdolę, te wilki to jakieś są kurwa przeklęte, kurwa syny. Chodźcie tu! No co za skur... No chodź tu, chuju ty! Ja pierdolę. Sukin syny. Kurwa, nie dostał, no w pi. Dobrze! Kurwa, dostałeś, dziadzie, ty spizgany. No chodź tu. Świetnie, wreszcie dostałeś, dziadzie. Dobra, świetnie. Czego tu tak mało doświadczenia dostaje za to, lol? Dziwne. Czy wszystkie tu dostały już te wilki? Sukinsyny. Czego ona nie strzeliła w niego? Halo! Co ty to za niepawlasz? Lara Croft, Lara. No strzelże w niego. No chodź tu. Dostałaś ty. No chodźcie tu. Sukin syny. Pierdzielone. Właśnie, ty strzał nie masz, cholera. Nie masz strzały, to co ty to? No czego ty nie umiesz? Ej, halo! Strzel w niego! Kurde, nożysz. Mam jeszcze 15, 18, no. O co tu chodzi? No strzelże w niego! Dostał, kurde, możesz. Wypierdalaj stąd. Świetnie, dostałeś, suko ty. Chodź tu, kolejny. Idziesz? Co za typ?
Jezu, nie, nie wierzę. Nie, dobra, świetnie, fajnie. Coraz lepiej mi idzie, powiem wam. Kurczę, myszka mi, wiecie co? Gorzej działa teraz, ale jakoś damy radę. O kurde, tam kolejny leci, o cholera jasna. Chodź tu, chodź synu, chodź. O, jak dostał, świetnie. Dobra, bardzo dobrze. Świetnie, o, prawie tu PD dostanę. O cholera, kolejny. No cholera ty, cholero ty. Chodź tu, ja pierdzielę, uciekaj. Ty, dwóch, kurwa. Kurde nożysz. Chodźcie tu. Kurwa. Gdzie daj? Ty suko. Suko ty. No do... Jest, wow. No chodź tu. Gdzie ty jesteś, halo? Kurwo ty! Pierdolona! Kurwa, za dużo tych wilków tam jest! No ja pierdolę, ile jeszcze tych wilków będzie w pizdu? No ja pierdolę, no już... No kurwa, mi już to powoli. Bez kitu, kappa. Ty suko, chodź tu żeż. Ty suko. No chodź tu! Ja pierdolę. Kurwa mnie już to. Kurde, jakie mam tam przejść, żeby było, no... Jak najłatwiej, lol. Ta gra tu już się robi, powiem wam, no... Ja pierdzielę, masakra. Dobra, mam tu kołczan, idę. Dobra, świetnie. Ty suko! Masz suko ty, pierdolona, wypierdalaj stąd, kurwo ty, pierdolona, kurwa! Kurwa mnie jestem. Suko ty! Kurwa, dedłeś, dziadzie ty spizgany. Czekajcie, bo tu kolejny leci. Chodź tu, kurwo ty. Ty. No chodź tu! Ja pierdolę, co za typ. No chodź tu! Jezu. Masakra. No chodź tu! O, fajnie, odblokowano osiągnięcie. Dobra, czekajcie, jak to przejść, kurde, żeby było jak najłatwiej. Ja już tych wilków zabiłem tu potąd. Kurde, i jeszcze ich... Jeszcze, kurde, pojawiają się te sukinsyny. Znaczy nie powiem na nich już, no bo taka prawda jest, moi drodzy. Zadziała, potrzebuję tylko trochę więcej. Dobra. Już wiem, o co tu chodzi. O, czekajcie, tu coś mamy jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Dobra. O, tu mamy kołczan. O, proszę. Czekajcie. Naciśnij E, aby podnieść. Coś dostałem, fajnie. Mam, tu coś jeszcze. Dobra, to powinno wystarczyć.
Okej. Okay. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekan. Wypierdalaj! Pierdalaj ta skąd? Suki. Pierdolone. Bo inaczej nie powiem na was. Ich jest tylko tu dwóch! O cholera, fajnie! Potrzebuję czegoś mocniejszego. Nie. O co tu chodzi? Lol. Nie rozumiem tego. Znajdź obóz. No ale tu wszystko, znajdź obóz i... Aha, dobra. To już wiem, gdzie muszę iść. Tu... Nie, tutaj też nie. Halo. Czekajcie, oddal. Obóz szybkiej podróży, relikt. Ty, ale to nie jest tu. Tak przede wszystkim, lol. Tam tutaj też nie. Aha, dobra, widzę, tu sprzęt mam jakiś, fajnie. Kup. Ej, halo. Dobra, ukończono. Świetnie. Dobra. Świetnie, fajnie. Udało się, Laro? Spróbujemy? No, na to wygląda, że udało się. Na twój znak. Fajnie, świetnie. Okej. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Chimiko. Nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. No właśnie. Niektórzy twierdzą, czekajcie sobie, zobaczcie, że wręcz dobra. Marską, moc żywiołów. Okej. Okay. Dobra, będzie tu gdzieś zapis? Ja bym chciał zapis, bo nie chcę... Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości. Bo ja tam nie chcę zaczynać od tego, od tego miejsca, co byliśmy, no, wcześniej. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, czekajcie, jeszcze miałem sobie coś zobaczyć. Dobra. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Czekajcie, mam... O, dopiero jedno osiągnięcie z 50. Dobra, spokojnie, damy radę. Tylko żeby tu nie było żadnych zwierząt cholernych. Niesamowite. O kurde. To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Kto ty? Pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Nie. Zostaw! Ty suko ty! Ej! Zobacz z nimi, Laro! Rób co każą! No na pewno! Daj mnie pistolet! Idzi! Poszła! Ruscy? Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Laro, posłuchaj, Maci! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал. A ty ведь хорошенькая, да? Так, Руст. Напоминаешь мою сестру. Пускай ее! Пускай ее! Лара, утекай! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй, рыб. Ты, Крустка, курва. Отвердуйся ode мне, ты. Ты. XD. Mam ją! Niech to szlak trafi. O cholera! Źle żem zrobił, cholera jasna.
Ej, shit. Źle zrobiłem. Hej, przyprowadź więźnia. Zrobi się. Jeśli ludzie nie zachcą siedzieć cicho, wali wszystkich. Macie coś? Tam! Niech to szlak trafi. Kurde no. Ajajaj. Dobra, czekajcie. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? My się tym zajmiemy. Hej, przyprowadź więźnia. Zrobi się. Jest jedynie za kadziaci dziecika. Policja. Kurde ty, Ruska. Nie wiem, czy da się przypadkiem się schować. Nie da się tu schować, cholera. Macie coś? Nie mogę jej znaleźć, uciekła. Szukaj dalej. Tam, błąd jeszcze. Boże. Cholera. Tu nie iść tu, proszę cię, kurde typie ty. Widzisz coś? Cholera. Tutaj czysto. Idziemy pod górę. Co? Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше ты, сука! Как ты же забачил, ты? No wypierdalaj, ty suko ty! No ej, żeś mnie zabił, ty gwałt... no... Kurwa... Ej ty! Wychodzi dawaj! Lepiej nie zli mnie! Dobra, okej, okay. F trzeba wcisnąć teraz, zaraz. Dawaj! Ty suko! Ania czuł, że była paradyczna i ścierka! Idę! Ty suko. Ty suko ty. Ty kurwa. Ej ty. Wychodzi dawaj. Cholero ty. Lepiej nie zlij mnie. Ty prosto w głowę trzeba strzelować. Dobra, wypierdzielaj typie. A na to, że była paradyczna ścierka. XD. Dobra. Oh my god. O my god! No to nieźle, powiem wam. Ty suko, ty. Tak zrobił. XD. Dobra. Trzeba uciekać stąd, kurde, teraz. O Jezu, masakra. A łuk mi zajomałeś, ty. A nie, mam łuk nawet, ale wow. Dobra.
No na pewno. Ej, czekajcie. Dobra, trzeba uciekać od nich. Od tych, no... Ty, suko! Mam następnego! XD. Dzięki. Dzięki typie, dziękuję. A, naciśnij E, dobra, czekajcie. Chwila, bo tu żebym wszystkich nie przeszukał. Nie, dobra, przeszukałem jeden. Dobra, coś tu znalazłem, hehehe. Chyba tędy trzeba uciekać, na to wygląda. Tak jest. Znalazłeś coś? Wypieprzaj! Hehehe. Myślisz, że ja ucieknę? Znaczy, że ja tu dednę. Kurde, jesteś typie w błędzie, cholera. XD. Nawet nie zobaczyłem tego typa, lol. Bez kitu. Bez kitu. Nie, nie mogę, dobra. O cholera, jak mam tam skoczyć? Zobaczmy, co on tam ma. Portfel. Rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie, wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego. Niedługo się dowiemy. Nasi już go polują. Myślisz, że ktoś z załogi się do nas przyłączy? Cholera, no kurde, strzel w niego! Lepiej dla nich, jak pomrą tu i teraz. Dlaczego? A jak długo poprzednia ekipa wytrzymała w dole? Nie wiem, parę tygodni? A no, pewnie... Co to diabła? Co się stało? Wsparcia! Ty pierdalaj stąd. Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Zabij ją! XD! Ty suko! Boże! XD! Pora umierać! Ty suko, ty! Pierdolony, pierdolony. Ty suko, ty. Kurde, ja muszę, to, muszę mieć lepszą myszkę, cholera, bo mi prawy przycisk nie działa, cholerny. Kurde, no żeż. Dobra. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel, rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz, znowu jakiś tankowiec? Nie, wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam. No właśnie, to jest właśnie najgorsze. Się dowiemy. Nasi już go holują. Myślisz, że ktoś z załogi się do nas przyłączy? Co to? Pomocy! Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Zabij ją! Mam ją! No na pewno. Ty suko! Jest tu zbrojona! Ma niezłe oko!
XD. Dobra. Świetnie. Dobra, wbij, wskakuj. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. No nie. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Dobra, tylko gdzie ty jesteś, ty? Czekajcie, bo coś tu widzę. Czekajcie, mamy jakieś punkciory. Mamy punkciory, fajnie. Można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Nie chodzi mi o to, tylko właśnie. O, to nie. Mi... Nie myśl o tym, Laro. Dobra. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Przeszukaj. Musi być. Musi być. W sumie... Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale... Najważniejsze to sobie jest, weźmiemy. Sposób, dobra. Zabrać nas wszystkich do domu. Dobra, lecimy powolutku. 2 na 10 dzienniki Lary. Dobra, kurczę, bo tu powiem wam, no już długo jest, ten odcinek trwa. Mam wieści z zachodniej plaży. Mała grupka rozbitków uciekła do lasu. Może wyślemy za nimi pogoń? Nie, ojciec Matias poszedł sam. Kazał nam tu zostać. Co? Dlaczego? Nie wiem, może chodzi o następną dziewczynę do rytuału. Ty suko! Świetnie! Ty suko, jeszcze żyjesz? Ty jeszcze żyjesz, ty? Suko, ty? Pierdzielona? XD! A masz... Ty idę daj! Typie, ty... Ty suko, ty! Ty, kurde, ty! O Jezu! Dobra, lecimy powolutku dalej. O, czekajcie, bo coś tu mamy. Nie wiem, bo co... A, surowce, okej, dobra. Gdzie ja tu wpadnę, cholera? O Jezu, gdzie ja jestem w ogóle? Musi gdzieś tu być! Znajdźcie ją! Złapać czy zabić? Zabić! Za dużo z nią kłopotów. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony! Tak jest. Ajajaj. Właśnie. Aha. Co to było? Cicho, cicho! A ja nie mam chyba pochodni nawet, Holender. Dobra, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale i cóż. Cześć.